Tytuł tej płyty, esej filmowy, odsyła do pewnego używanego dość powszechnie terminu literaturoznawczego. Esej to pewien gatunek literacki, gatunek piśmiennictwa. Termin pochodzi zresztą od klasyka tego gatunku, filozofa i pisarza francuskiego odrodzenia, Michela Montaigne. Jego tom Essai, wprawdzie po polsku przetłumaczony przez Boya kiedyś jako próby, no ale to są właśnie eseje, wyszedł po raz pierwszy w 1580 roku i stał się początkiem tej formy. Esej polega na tym, że z jednej strony to jest taki traktat filozoficzny, literacki, krytyczny, publicystyczny, swobodnie rozwijający interpretację pewnego zjawiska, czy rozważanie na jakiś temat, ale z drugiej strony wyraźnie naznaczony osobowością autora, takim podmiotowym charakterem, a także dbający znacznie bardziej niż normalna działalność naukowa czy publicystyczna o oryginalność i piękno formy przekazu. Współcześnie, w XX wieku, esej literacki łączy się z prozą artystyczną. I podobny proces zaczął zachodzić w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w filmie. Esej stał się domeną filmu fabularnego, choć dokumentu także. W historii filmu polskiego lata 60. i 70. zwłaszcza to jest okres nasycania zarówno dokumentów, jak fabuł takim pierwiastkiem eseistycznym. Na przykład w twórczości dokumentalistów Tadeusza Makarczyńskiego, Kazimierza Karabasza można dostrzec elementy eseju. W filmie fabularnym natomiast prekursorem był Tadeusz Konwicki, którego piękny film Jak daleko stąd, jak blisko, nakręcony w 71 roku, ma charakter takiego eseju autobiograficznego. Zacznijmy od fabuły. To jest Iluminacja Krzysztofa Zanussiego, film z 1973 roku. Taka radykalna próba eseju filmowego, łącząca, krzyżująca z sobą różne gatunki filmowe. Mamy tutaj coś w rodzaju nawet traktatu naukowego, formowanego przez autora na temat możliwości i ograniczeń poznania. Mamy film dokumentalny. Jest taka scena dyskusji młodych fizyków, nawiązująca nawet do estetyki cinema verité, takiego gatunku skrajnego filmu dokumentalnego lat 60., 70. Mamy elementy filmu oświatowego. Mamy też wreszcie przede wszystkim fabułę, bo to jest opowieść o fikcyjnym bohaterze. Jakie są jakieś specjalne aspiracje życiowe wiąże pan z wyborem właśnie fizyki? Znaczy, mam poważnie odpowiedzieć? Jak najbardziej. Nie chciałbym powiedzieć głupstwa, ale wydawało mi się, że chciałbym pewne rzeczy wiedzieć po prostu. No ale to o każdych studiach można to samo powiedzieć, że się człowiek dowiaduje nowych rzeczy. Wydawało mi się, że w fizyce człowiek dowiaduje się rzeczy pewnych, to znaczy jednoznacznych. Literaturoznawca Ryszard Nycz zaproponował dla współczesnej prozy taką formułę proza sylwiczna, pochodząca od łacińskiego określenia silva rerum, las rzeczy, od takich ksiąg pisanych przez dawną szlachtę, łączących zapiski o różnym charakterze, autobiografie z przepisami kulinarnymi. Można powiedzieć, że Iluminacja jest właśnie takim filmem sylwicznym. Operuje zresztą przypisami na podobieństwo traktatu naukowego. Proszę zwrócić uwagę, film zaczyna się od określenia tytułu. Wybitny historyk filozofii Władysław Tatarkiewicz w chwili realizacji filmu, już 86-letni, na początku filmu wyjaśnia, co dla świętego Augustyna oznaczał termin iluminatio. Myśl tego przekonania osiągamy wiedzę,
przez oświecenie umysłu. Wtedy, w takim momencie oświecenia, umysł bezpośrednio widzi prawdę. Tak jak oczy widzą realny świat. Ale równocześnie w świetle całości filmu ten tytuł, to pojęcie iluminacji ma charakter gorzki. Opatrzony jest takim gorzkim, a nawet szyderczym komentarzem. Bo przecież w fabule, w losie głównego bohatera, Franciszka Rettmana, tych oczekiwanych momentów iluminacji nie ma. On wchodzi na drogę poznania naukowego, jest pasjonatem nauki, poznania, ale ta droga okazuje się, jak dla wszystkich ludzi, trudniejsza znacznie niż mogło się wydawać. Nie, no przecież wiesz, no, ja się nie buntuję, już dawno przestałem buntować w jakikolwiek sposób, tylko no nie wiem, no przecież ja mam wybierać i żądają ode mnie wyboru. Ja nie chcę tego robić. Przecież my, no nie wiem, wiesz sam najlepiej, już my nic nie wiemy. No, nauczyliście nas fizyki przed 20 lat. To wszystko jest świetnie w życiu, tylko że nie wiemy w tej chwili, co się we współczesnej fizyce naprawdę dzieje. No jest to przepaść dosłownie. No jak ja mam wiedzieć, w którym punkcie fizyki jest akurat to miejsce, w którym powinienem pójść? No. Nie, ja nie wiem, gdzie można być dobrym. Ale chciał być dobrym? Krzysztof Zanussi traktował tę opowieść podmiotowo, więc szukał wykonawców niezawodowych, którzy tak jak on studiowali niegdyś filozofię dla zbliżenia się do prawdy i fizykę jako tę naukę najbardziej dotykającą tajemnic życia, a równocześnie biorącą odpowiedzialność za świat, jak formułuje to jeden z młodych fizyków w toku dyskusji tych uczonych. W końcu głównego bohatera zagrał inny aktor niezawodowy, o fascynującej osobowości, operator Stanisław Latało, który zresztą zginął tragicznie w rok mniej więcej po nakręceniu tego filmu. Czasy, kiedy fizyka o czymkolwiek decydowała, tak jak lat temu 30, minęły. Teraz, jeśli chcemy szukać odpowiedzi na to, czy fizyk może w obecnej chwili zadecydować o losach świata, totalnej zagłady, totalnej katastrofy, to możemy sobie spokojnie odpowiedzieć nie, te czasy minęły. Gdzie o tym może decydować biolog, może facet majstrujący w genach? Więc jeśli mamy dyskutować o tym, czy fizyk dzisiaj za coś odpowiada, to możemy zamknąć budę i powiedzieć nie. Jeśli interesuje nas teraz problem odpowiedzialności uczonego, to odczepmy się od nas samych. Przestańmy być maglomanami, popatrzmy na te rzeczy. Pierwszą wiodącą. No właśnie. No. Grany przez Stanisława Latało, Franciszek Rettman traktuje tę swoją drogę naukową z taką naiwną idealizacją. Ale ta idealizacja zostaje tutaj zderzona z prozą życia, z mnóstwem przeszkód, które czekają na człowieka, który na taką drogę wchodzi. I to też znajduje odpowiednik w tej eseistycznej formule narracyjnej. Na przykład już na samym początku zaproponowane nam zostaje przedstawienie takie głównego bohatera nie tyle jako niepowtarzalnej jednostki, ile jako jednego z wielu przypadków. On jest mierzony, ważony, bada mu się puls i iloraz inteligencji. A i późniejsze fragmenty jego biografii są przedstawione na podobieństwa teczki osobowej na uczelni czy w zakładzie pracy. Widzimy świadectwo naturalne, takie znaki ikonograficzne drogi naukowca. Imię? Franciszek. Nazwisko? Rettman. Rok urodzenia? 1944. Ale równocześnie, mimo tych wszystkich przeszkód, czuje się taką sympatię autora tego eseju dla głównego bohatera. Wiarę, że być może tej iluminacji w końcu on dostąpi. Tyle, że być może nie na drodze poznania naukowego, a raczej właśnie na drodze tej iluminacji, olśnienia, jak pouczał święty Augustyn.